Witajcie cieplutko. Dzisiaj będziemy przyrządzać lody na dworze. Zimno, ale lody dla ochłody, dla każdego. Zwłaszcza, że to będą lody owocowe. I chciałam Wam jeszcze pokazać jedną rzecz, którą przygotowałam. Wczoraj zalałam wodą. Wam wszystko zaraz pokażę. Najpierw w sumie zajmiemy się lodami, ale najpierw Wam pokażę i zdradzę jeden przepis. Tutaj mamy, proszę bardzo, tak to wygląda. Tak to się prezentuje i tak myślicie, co to jest. Wiecie co, ja nie będę tego nalewała do szklaneczki, żeby ładnie pachniało, znaczy żeby ładnie wyglądało, ponieważ jest to niepotrzebne. To jest mleko pistacjowe. I teraz Wam dam składniki. Przygotowanie. W sumie to takie mega, wiecie, mega szybkie. Jeszcze chciałam ogólnie, ale to w sumie na końcu Wam coś ciekawego powiem w związku właśnie tutaj z moimi przemyśleniami. Więc to mleko przygotowałam w taki sposób. Wczoraj w nocy wziąłam takie 3 paczuszki ze Tesco pistacji. Zaraz Wam powiem, dokładnie mam tutaj, o, takie 3 paczuszki, proszę bardzo. Wiecie co, już patrzę, ile one mają gram, 50 gram. Więc wziąłam takie 3 paczuszki tych pistacji, zalałam wodą zimną, zostawiłam na noc. Dzisiaj wypłukałam zimną wodą właśnie na sitku te pistacje, wylałam tą wodę, wypłukałam, później wrzuciłam te pistacje do blendera wysokoobrotowego, wlałam wody zimnej, tylko i wyłącznie zimnej, do tego miód klonowy, możecie też użyć miodu i zblendowałam. Później przelałam to właśnie do tego tutaj pojemniczka szklanego i użyłam takiej gazy. Więc jak będziecie już mieć gotowe to mleczko, to rozkładacie sobie tą gazę na miseczce i odcydzacie. I wlewacie mleko do kielicha szklanego. I powiem Wam szczerze, że dzisiaj spróbowałam tego mleczka i jest bardzo, bardzo dobre. Takie mleko, nigdy szczerze powiem Wam, nie piłam mleka pistacjowego, ale naprawdę, jakby co to polecam, jest mega, mega smaczne. Jeżeli chodzi o lody, to robimy dzisiaj lody bananowo-borówkowe i lody będziemy robić też, tak się zastanawiam, tak, bananowo-borówkowe i lody borówkowe. Więc tutaj są jakby to składniki. Są tak 3 zamrożone banany, świeże borówki. Będziemy robić z miodzikiem, jak widzicie, wielokwiatowy podlaski polski miód. W końcu mi się udało, dzięki panu, którego oglądam na YouTubie, udało mi się sprawdzić, czy ten miód jest prawdziwy, czy nie. Więc już wiem, że jest prawdziwy. Ponieważ ten tutaj miód, proszę bardzo, nie jest prawdziwy, to po prostu jest sam cukier z domieszką małej ilości miodziku i będziecie potrzebowali jeszcze jogurt typu greckiego i oczywiście pojemniczki, ja mam silikonowe do lodów. Więc moi kochani, jak te lody się zamrożą, to Wam wszystko zaprezentuję, jak to będzie wyglądało. Ja sobie te borówki wymyję, bo ich nie myłam. Okej. Wiecie co? Co do jakości mojego filmu, wiadomo, że ta jakość nie jest jakaś super, ale ja to wszystko robię swoim takim zwykłym telefonem ogólnie. Nagrywam filmiki. Teraz już chyba 8 miesięcy i jak miksuję właśnie owoce blenderem, to nie mogę, wiecie, wyłączyć, wyciszyć na moim telefonie, bo od razu włącza się też mój filmik. Ale w moich filmikach nie chodzi o to, żeby było idealnie, tylko najważniejsze,
żeby było naturalnie, więc nic nie wycinam. Staram się tego filmu jakby nie dekorować. On prosto, tak jak teraz nagrywam, jest nagrywany, czyli prosto z mostu i z wystrzału. Ja tutaj nic nie zmieniam. Najważniejsze, żeby było naturalnie. Więc robimy ludziki i będziemy działać. Przepisy, mówię, będą na dole, na te mleczko pistacjowe. Jedzie dużo pistacji, bo pistacje faktycznie są bardzo zdrowe. W ogóle wszystkie orzechy są zdrowe, ale pistacje i orzechy faktycznie włoskie są bardzo zdrowe. To wiem od jednej dziewczyny, że orzechy włoskie są bardzo zdrowe właśnie z YouTube'a. Ale my u nas włoskich nie lubimy, więc pistacje jak najbardziej. Ok, to zaczynamy, moi kochani. Bierzemy blendera, kielich blendera. Rzucamy banany. Ogólnie rzucajcie zamrożone banany. W moim przypadku niestety banany już się rozmroziły, bo Monisia pojechała do sklepu na zakupy i banany już są ogólnie roztopione, ale to się nic nie dzieje. Ogólnie rzucajcie zamrożone. I wrzucamy. Wiecie, to ja tak będę robiła bananowo-borówkowe, więc wrzucamy sobie tak. Dwa bananki. Dwa takie banany. Okej. Dwa bananki. Dwa bananki w zupełności starczą. Wiecie co, ja nie używam syropu klonowego, bo jednak syrop klonowy ogólnie jest smaczny, ale używamy tego do tostów francuskich i do miodzików, do tostów francuskich i do naleśników. W związku z tym miodzik jak najbardziej polecam dla zdrowia skóry, włosów, paznokci, których nie mam, ponieważ nienawidzę długich paznokci. Ja muszę mieć krótkie. I tak jak widzicie, parkoczyku, skromnie. Taka jestem. Ale okej, wracamy do tematu lodów bananowo-borówkowych i wrzucamy borówki. Cyk. Wiecie co, z takiego opakowania, okej. Tak, już mam takie jeszcze jedno opakowanie. O. 150 gram borówek Wam starczy na zrobienie lodu borówkowo-bananowych i borówkowych. Będzie tych lodów 6, ale jeszcze zobaczymy. W każdym razie taka 150-gramowa paczuszka. Najlepsze są, powiem Wam, że najlepsze są z Peru. To są najlepsze borówki. One są bardzo jeszcze takie aromatyczne, słodkie. A borówki już Chile już zupełnie inaczej się różnią. Skóra jak na byku. I teraz tak, moi kochani, bierzemy miodzika i bierzemy taką łycha, taką jedną łyżkę miodzika. Opa. I teraz ten jogurt grecki dodajemy. Okej. Wiecie co, ja tak myślę, że tyle starczy. Czyli ja dałam tak około ze 150 gram. Dałam około, tak myślę właśnie, żeby były dobre proporcje. Będę nad tym się zastanawiała, że mam dobre proporcje dać pod spodem. Póki co dałam prawie 150 gram. I teraz to będziemy blendować. Więc będzie hałas. Korki do uszów wkładajcie. I będziemy miksowali. Będzie głośno. Niczym jak na budowie się poczujecie. I mamy gotowe. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Mam nadzieję, tu się wszystko tak elegancko zmieniło. One będą dosyć bardzo gęste. O, proszę bardzo. Tak wygląda.
I teraz, moi kochani, będziemy przelewać. Będziemy sobie przelewać. Jak widzicie, on jest dosyć... stój. Gęsty. Cyk. O, dosyć gęściawy, więc ja praktycznie powiem wam, że dałam... Dałam prawie... O, okej. Okay. No to będą takie konkretne lodziki, widzę. Bo jeszcze miałam wam zaprezentować borówkowe. Okej. Okay. I będziemy robić też borówkowe. Więc ja dałam, powiem wam, tak na 4 lody. No to dałam tak prawie 130 gram jogurtu. Więc ja już sobie tutaj elegancko, za dużo tutaj Monisia napchałaś. Więc będziemy tutaj bawić się. Jak widzicie. Muszę się trochę pobawić, bo... Okej. Okay. To trzeba przecież zamknąć. Więc tak... O. Tylko konkretne porcje. Cyk. Dobra. Teraz to ładnie, wiecie, no, żeby nie było cyk. Przetrzemy sobie. Ok. I będziemy tutaj wkładać patyczki. Ok. Mamy tutaj borówkowo-bananowo-jogurtowo-miodowe. Ok. I teraz będziemy robić same borówkowe, więc ta 150 gram borówek w zupełności, szczerze powiedzieć, starczy. Tym bardziej, wiecie co? Tak mi się wydaje. No, może troszkę jeszcze dorzucimy. Może troszkę dorzucimy. Wiecie, ja to tak mniej więcej powiem wam, ile tam mniej więcej tych boróweczek dodaję. Najlepiej garściami. Tak mi się wydaje. Tak będzie najlepiej niż tak gramowo. Więc tak. Ok. I też zrobimy właśnie z jogurcikiem. Chociaż się zastanawiam, czy je właśnie nie robić ze śmietanką. Kto nie lubi śmietanki, prawda? To nie lubi śmietanki. Ale w sumie, jak miało być z miodzikiem, niech będzie z miodzikiem. I tutaj już jedno mamy. I dorzucamy poróweczki. Następne. Cyk. Ok. Do tego miodzik. Wiecie co, jak chcecie, to możecie w ogóle nie dodawać miodu. Ja akurat mam przepis na lody z miodzikiem. I to będzie jedna też łyżeczka miodu. Nie taka duża, taka płaska najlepiej jakby była. Dlatego, że jogurt grecki jest kwaśny. Się tak po prostu zbalansuje. Wyrównamy balans. Możecie oczywiście, jeżeli macie ochotę, dodać sobie, tak się zastanawiam, nasionka chia. To też jest świetny pomysł. Ale z drugiej strony nie zastanawiam się, czy nasionka chia w sumie w temperaturze takiego mrożenia nie stracą wartości odżywczej. Więc napiszcie, bo w sumie to tego to już nie wiem. Więc ja użyłam w sumie, wiecie, to tak na oko. Okej. Okay. Tak, wiecie. Chyba pierwszy raz te lody, co? Jakby co? Robiłam ostatnio bananowe z masłem orzechowym, nie w obrębie. Ale tych smaków jeszcze nie robiłam. I będziemy blendować. Co do jogurtu greckiego, nie martwcie się, Monia wam wszystkie proporcje poda. Tak, żeby było ok. I później mówię, będzie tak jak ten. Musi być krótki szorstek, żeby wam pokazała, jak te lody wyszły. Jak one się prezentują. A co najważniejsze, przyjdą dzieciaki i się zapytam, jak smakują, prawda? Bo to jest najważniejsze. I blendujemy. Uwaga, słuchawki. Zaczynamy działać. No i tak myślałam, wiecie, kochani moi, że nie mam ogólnie pojemniczka, że będzie tych lodów trochę więcej, dlatego że teraz zobaczymy. Tak mniej więcej będę wiedziała, ile tego jogurtu macie dodać. Wydaje mi się, że
jeden jogurt na wszystkie będzie starczał. No i mamy jogurt borówkowy. Sam. I wlewamy. Tak właśnie, wiecie, jestem ciekawa, czy to się zapełni, czy nie. Nawet nie, no sobie można tam, wiecie, łyknąć. Okej. Okay. Czyli faktycznie jeszcze śmiało na jednego loda. Czyli summa summarum wystarczy, że dodacie, no bo borówki mają wody tak około, zastanowię się, co z jogurtem, to nie martwcie się, Monia, wszystkie takie proporcje, jeżeli chodzi o jogurt naturalny poda, który użyłam. I teraz lodziki chłodzimy. Jakby co jeszcze zostało na jednego, ale ja sobie wypiję. Nie mam pojemniczki właśnie teraz. Od dzisiaj będę pojemniczki zbierała. Od serków, danonków. Mam, wiecie, takie, o, kupuję takie, o, takie malutkie. One też mogą być. No, dzisiaj, no, i tak to się elegancko prezentuje. Składamy to pana zamrażalnika na... Wiecie, co mi się wydaje, że w moim zamrażalniku to będzie godzina, one już będą dobre, ewentualnie dwie godzinki. I one już będą dobre do jedzenia. Mimo tego, że Monie boli gardło, to nie ma nic lepszego niż lodzik na gardło. Więc trzymajcie się, moi kochani, cieplutko. Please subscribe my channel if you like. Channel Monika. Trzymajcie się cieplutko. Have a nice day. And I wish you very good mood. Też Wam życzę dobrego humorku, dużo radości, miłości. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, subskrypcji, jeżeli jesteście nowi na moim kanale. Trzymajcie się cieplutko z Panem Bogiem. Szorcik już będzie wkrótce. I tam w tym szorciku będzie podany link do tego właśnie filmiku, ponieważ chcę Wam pokazać jednak, jak te lodziki wyszły i czy są smaczne. Trzymajcie.